Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Będziemy trzymać za słowo i wspierać, żeby to, co zbierzemy z dzisiejszej debaty, w tym roku zrealizować. To, co mi się narzuciło i zanotowałem, jeden z posłów powiedział, iż w procesie inwestycyjnym niezmiernie ważna jest stabilizacja prawa. Chcę przypomnieć, iż ci posłowie, którzy od wielu lat zasiadają w tych ławach, mogą potwierdzić, że prawo energetyczne dotychczas było zmieniane ponad 50 razy. Uchwalone w 1997 roku ciągle było poprawiane w dobrej intencji. I ono jest po prostu nieczytelne, niespójne, bardzo, bardzo trudne, jeśli chodzi o analizę, planowanie i podejmowanie decyzji wieloletnich. Stąd chciałbym wyrazić nadzieję, że dorobkiem tej Izby, tych posłów, parlamentarzystów i również resortu gospodarki będzie to, że oddamy i odbiorcom energii, i podmiotom działającym na rynku energii stabilne prawo energetyczne, stabilne prawo gazowe, stabilną ustawę o odnawialnych źródłach energii, że skończy się ten proceder, który był do tej pory, że kilka razy w roku następowały zmiany prawa. I kilka jeszcze uwag, które w trakcie dyskusji występowały. Tak miałem wrażenie i taką nadzieję, że Państwo posłowie, którzy debatowali, no dokładnie znają zakres energetyki, znają zakres przygotowanych projektów, że swobodnie operują nie tylko tym żargonem mały, duży trójpak, czwórpak, ale również i wiedzą, jakie są już możliwości korzystania z dotychczasowych przepisów prawnych. Pan poseł Zbyszek Zaborowski podważył informację, że ceny energii elektrycznej są ustabilizowane. Przyjmuję to jako brak wiedzy, a nie podważenie polityczne pewnych rzeczy, ponieważ można to sprawdzić codziennie, na przykład analizując informacje o cenach hurtowych na giełdach, a konkretnie na giełdzie energii, bo tam następują zakupy. To, który dostawca jaką marżę nakłada i jakie ma koszty, to jest zupełnie odrębna sprawa. W tej chwili każdy z obywateli ma możliwość zmiany dostawcy. Jest to dosyć trudne, ale też jest sprawdzone, bo są takie oferty, że można podpisać umowę nawet w prywatnym, indywidualnym domu o dostawę energii elektrycznej na tym samym poziomie cen na 3 lata do przodu. Takie są oferty spółek obrotu. Czy ta praca, którą żeśmy wykonali wspólnie, ma pewne efekty. I w tej chwili, jeśli rzeczywiście podejmiemy pewien trud, bo tutaj dużo posłów ma rację, że nie wszystko jest jeszcze gotowe. Na przykład będziemy pewno dyskutować o mechanizmach wsparcia odnawialnych źródeł energii. Musimy mieć wyliczone, myślę, przez ekspertów pewne dane, żebyśmy się nie spierali, panie pośle, czy to geotermia jest droga, czy wiatr tani i tak dalej, bo my powinniśmy się oprzeć po prostu na ekspertyzach. I jeśli nam rzeczywiście w tej dyskusji wyjdzie, że w bilansie energetycznym jakiś procent, powinno być jak największy procent, zmieści się tej najtańszej energii odnawialnej, powinniśmy te preferencje stosować, stabilizować te rozwiązania. Jeśli nam do limitu wystawionego przez Unię Europejską braknie jakiegoś procentu, to musimy się zastanowić, skąd to wziąć i pewnie dofinansować te droższe źródła energii, ale to musi być margines, a nie to, co byłoby podstawą działania. Jeśli chodzi o wiatr, wszyscy wiemy,
wiemy, po prostu ci, którzy pracują, że jest co najmniej 5 razy więcej wydanych podłączeń, wniosków o podłączenie do systemu, niż możliwości podłączenia tych wiatraków. Więc musimy też takie kryteria przyjąć, żeby tylko najlepsze, najsprawniejsze fermy wiatrowe były w naszym systemie, a nie to, co mogłoby zakłócić system i to, co by mogło być po prostu obciążeniem systemu. Na koniec wyrażam nadzieję, że te deklaracje rządu, pana ministra i to, co było przedmiotem tutaj naszej dyskusji, rzeczywiście będzie miało finał. Ja już zakładam, żebyśmy w tym roku przyjęli ten trójpak, że on mógł być stabilny, funkcjonujący na wiele lat od 2014 roku. Bardzo dziękuję.